bound and down, 18-wheeler rolling. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm westbound, just watch old Bandit run. Keep your foot hard on the pedal, son, never mind them brakes. Let it all hang out, cause we got a run to make. The boys are thirsty in Atlanta, and there's beer in Texarkana, and we'll bring it back no matter what it takes. Westbound and down. Rozpoczęło się nagrywanie. Czołem waszmościom i waszmościniom, świniom. Witam was bardzo serdecznie wszystkich razem i każdego z osobna na kolejnym, mam nadzieję, całkiem intrygującym i ciekawym materiale serii Zagrajmy w American Truck Simulator. Z tego co pamiętacie, cały czas kontynuuję naszą przygodę i co ciekawe, chciałem dzisiaj dokonać pierwszego przetransportowanego materiału nowo nabytym trakiem, czyli rzecz jasna Hadesem, którego tutaj widzimy przed naszymi oczętami. Bardzo ładna maszynka. No i co? I zasadniczo tyle, nie będę nadmiernie przeciągał, bo i po co? Ostatnio, z tego co pamiętacie, przemierzałem Kalifornię. Cały czas znajduję się na jej terenach, tyle tylko, że... Nie, gówno. Co ja w ogóle gadam? Do Kalifornii to ja dopiero teraz dojeżdżam. No to w takim razie dopiero dojeżdżam, to nieważne. Myślę, że granice stanową sobie niedługo przekroczymy. Ja obecnie wjechałem na jakiś potężny parking, naprawdę ogromny, jakiś taki behemoci parking, ale... Nie będę tutaj spał. Chociaż Marian Świnia jest już delikatnie zmęczony, to mimo wszystko ja nie będę spał w tym miejscu, bo jeszcze delikatnie mogę podjechać nieco dalej i z tego skorzystamy, więc na razie wyjedźmy. No i zobaczymy, dokąd dojedziemy. Szkoda, bo w sumie to jest wymarzone mi... Ej, no co ty to robisz? Kurde mać! Jak jest? No gdzie jedziesz, świnio? Co za łajza, no gdzie ty ciśniesz? Jaki frędzel, ej! Ja bym chciał, kurde, zajechać w dupę frędzlowana mać. Jeszcze tromy! Co ty w ogóle, ty ciociu, co ty w ogóle wiesz o życiu? No dobra, wyjechałem mu, moja wina. To jest fajny ładunek, też mi się zawsze marzyło, żeby takie wielkie rury sobie przewieźć. Kłody, rury, takie wielkie jakieś przedmioty, to mnie zawsze fascynowało w tej grze. Natomiast, no akurat teraz mamy cysternę, więc never mind. Cysterna też fajna sprawa. Chciałbym odbić teraz tutaj. Naprawdę parking jest gigantyczny, więc łatwo o wypadek, bo sporo tutaj traków jednak jeździ. Czuję się troszeczkę jakbym był na autostradzie. Ruch spory i trzeba po prostu się nieźle wczuć. Tym bardziej, że jest ciemno, żeby w nikogo się nie wpierdupcyć, nie? Wow, ale korek, wow! Kurde, czegoś takiego jeszcze nie widziałem w tej grze. Naprawdę sporo tu maszyn. Czekajcie, gdzie tu jest wyjazd w ogóle stąd? Bo gdzieś tu powinna być droga. No nawet jest, tylko że trochę ją minąłem. Dobra, teraz damy radę. Ociupinkę może po chodniczku, ale to się nic złego nie dzieje. Nawet nie musiałem po chodniczku, jest dobrze. Dobra, tylko że wyjeżdżając z tamtego parkingu, dostaję się teraz na kolejny parking dla szoferaków i teraz muszę wjechać z tego parkingu. No, biznes się kręci, no widać. Gościu, który ma restaurację, czy tę stację benzynową przy takim wielkim parkingu przy autostradzie, to musi niezłe kapuchę zbierać, że tak powiem. Dobra, podjechałbym. Gdzie tu w ogóle stąd wyjazd może być? Chyba tam się muszę kierować. Po ciemku to też tak ciężko powiedzieć. To wszystko jest taki areał, że łatwo się zgubić. Strzałki są w tym kierunku. Tu jedziemy za strzałkami. Muszę się wbić z powrotem na prawo, na trasę. Tylko gdzie tu będzie jeszcze zjazd na tą trasę? Chyba teraz będzie w prawo. Dobrze mówię? Tak, w prawo. I tutaj powinien być wjazd na estakadę. No i dobrze jest. I teraz na międzystanową piątkę. Dobrze jest, dobrze. I już wiem po prostu, gdzie się znajduję, więc... Everything is under control, więc mogę dalej pierdaczyć i popierdywać o ciekawostkach. A ostatnio oględziłem wam na temat związany bezpośrednio ze stanem Wyoming. To znaczy mówiłem troszeczkę o gospodarce, tylko szydziabne herbatki. Ajajaj, herbatka nie do końca dobra do nagrywania, dlatego że kwaśna. Nie powiem, że źle smakuje, bo jest dobra, tylko że to nie jest dobre, kiedy się dużo mówi, bo kwaśny to pobudza kubki smakowe i potem człowiek się ślini. Ale nic.
Co to chciałem powiedzieć, ludziska? Ostatnio oględziłem właśnie o gospodarce stanu Wyoming. Mówiłem o tym, że bardzo duże wydobycie... Ej! Kurde! Co za... Ty dupo zasrana! Widzisz, że się włączam na twój pas! Ty kmiocie, ty cieciu! Chryste, panie mało, nie skasowałem traka przez ciebie. Co za debil. Miałem miejsce. Znaczy, dobra, okej, ja rozumiem, on miał pierwszeństwo, tyle tylko, że miałem miejsce, kończył mi się pas mojego ruchu, miałem włączony kierunkowskaz, on był jeszcze za mną. I myślałem, no, w normalnej sytuacji, no to gościu za mną by po prostu delikatnie zwolił i pozwolił mi się włączyć do ruchu. Ale nie ten cep, bo ten cep postanowił dać po garach, no i pogarze, gaz do dechy, no i w tym momencie małowy mi nie wjechał, no. To było słabe, ja go tu zaraz dogonię i mu podziękuję za to. Tak czy inaczej, ludziska, kontynuując, o czym to chciałem prawić, no dalej o tej gospodarce, bardzo wielkie wydobycie węgla, z tego co pamiętam, największe w Stanach wydobycie węgla i tam znajduje się nawet na terenie stanu Wyoming i mam nadzieję, że również odwiedzimy ten kompleks, kiedy już będę ten stan miał, mianowicie na terenie stanu Wyoming znajduje się najpotężniejsza kopalnia odkrywkowa węgla na całej kuli ziemskiej. Więc musi to wyglądać zjawiskowo. Jestem ciekaw, jak zrealizują ten zakład w grze, dlatego że pracują tam bardzo charakterystyczne i specyficzne maszyny. W żadnej innej elektrowni na świecie nie ma tak charakterystycznych maszyn. Tam pracują jedne z największych koparek na świecie. Tyle tylko, że nie czerpakowych, tak jak na przykład zazwyczaj w kopalniach odkrywkowych, tak jak na przykład w Bełchatowie, czy w kopalniach niemieckich. Nie, tam są koparki zgarniakowe. Zupełnie inna technologia. O tym jeszcze będę delikatnie ględził w przyszłości. Natomiast to, co teraz bym chciał zaznaczyć, to to, że bardzo charakterystyczne maszyny, których ogólny konterfekt, powiedzieć, paradygmat, czyli kształt, został niejako wymuszony charakterystyką wydobycia. Pomimo tego faktu, że jest to największa kopalnia odkrywkowa węgla na kuli ziemskiej, no to jakbyście ją zobaczyli, to nie do końca wygląda tak, jakbyśmy się tego mogli spodziewać, bo zazwyczaj takie kopalnie wyglądają na jedno kopyto, tak? Czyli macie potężną dziurę w ziemi i tyle w temacie. O, widzimy kraksa. Tam jest troszeczkę inaczej, to znaczy, no teoretycznie też macie wielką dziurę w ziemi, ogromną, gargantuiczną, niepotyczną, behemocią, cyklopową, tytaniczną dziurę w ziemi, ale z drugiej strony ona przybiera miano takiego swego rodzaju węża, który wije się przez krajobraz. To nie jest koło, czy coś zbliżonego do koła, tylko taki potężny wąż. Dlaczego? Dlatego, że prawo stanowe przewiduje tam zgodność wydobycia z przepisami tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kopalnia odkrywkowa będzie na bieżąco rekultywowała tereny, które zostawia za swoimi plecami. Bardzo często w przypadku kopalni odkrywkowych jest tak, że one mają niezmiernie negatywny wpływ na mikroklimat i na wizerunek, po prostu na design. Dzisiaj źle mówię, na landschaft, po prostu na krajobraz lokalny, z uwagi na to, że kopiemy, rozwalamy wszystko, co było w okolicy, wycinamy lasy, zgarniamy tą glebę, potem usypujemy z tego jakieś hałdy, wielka dziura nam zostaje i to zazwyczaj dziura jałowa, bo tą glebę, która była urodzajna, czekajcie, muszę teraz zjechać do miasta, żeby podjechać na parking, bo za niedługo zacznę płacić mandaty za to, że przekraczam normowany czas pracy, a wcale mi to nie jest na rękę, nie chcę płacić mandatów, więc musimy zjechać i to już teraz. Troszeczkę przypóźniłem z tym zjazdem, ale całe szczęście udało się uniknąć wypadku. No i teraz kierujemy się tak, jak strzałka pokazuje, czyli na lewo na stację benzynową. Zatankuję sobie, bo z tego co widzę, kurde, dużo ten trak pali, bardzo szybko paliwo mu schodzi, a zbiorniki, te baki paliwa też mam ogromne, więc trochę to takie przerażające. No ale potężny silnik tutaj też włożyłem i co się dziwić, teraz taka reperkusja. Dobra, no to ciśniemy. No i ludziska, zazwyczaj kopalnie odkrywkowe bardzo negatywnie na mikroklimat wpływają i na wizerunek przestrzeni. No bo niszczą tą przestrzeń, no taka dziura w ziemi wam powstaje, urodzajne gleby, to wszystko jest przekołsiołkowane, tak? Na początku nadkład, czyli to co zbieramy, żeby wydobyć dopiero właściwy kruszec, trafia pod spód hałdy. Więc urodzajna gleba trafia pod spód. A my odkrywamy ziemię, która jest totalnie nieurodzajna. Zazwyczaj to są jakieś gliny, piaski i kamienie, więc efekt końcowy jest taki, że zostawiamy za sobą po prostu taką pustynię, żeby nie powiedzieć równinę. Ale gdzie jest wjazd na ten parking? No tam parking jest, ale jak na niego wjechać? Chyba tutaj muszę teraz
W lewo mi się wydaje. No bo inaczej to nie wiem. No to tak spróbujemy. Dziwne miejsce, mam nadzieję, że się nie wdupię na jakąś drogę, na której nie chcę być. Miło by było. Nie, no dobrze, bo teraz akurat wjadę na miasto, bo wcześniej byłem na trasie. Teraz dojadę do miasta. Praktycznie i po lewej, i po prawej mam parkingi, tyle tylko, że mnie interesuje parking blisko stacji benzynowej, więc ja tam odbiję bardziej na prawo. Tam mam stację benzynową też. No, i się tutaj prześpimy, będzie w sam raz. Tylko, że... muszę się jeszcze tutaj włączyć do ruchu. Stajesz? Dobra, wpuszczasz mnie, to jadę. O, widzę, że ten... widzę, że ten kompas ogólnie działa, który mam tam na szoferce. Tfu, szoferce, ma nam desce rozdzielczej. Działa. Gdzie jest? Zaraz. Minąłem ten wjazd? O kurde no. Ojeju. No i widzicie, majtnąłbym się tutaj bez problemu, ale jako, że mam mniejszy promień skrętu spowodowany czterema osiami ciągnika siodłowego, no to już musiałem nadrzucić, że tak powiem, niestety na chodnik. Więc to nie wyglądało profesjonalnie. Tutaj jest jakiś parking. Dobra, no to jedziemy. Powinno być dobrze teraz. Przejechałem go, jakoś nie zauważyłem tego wjazdu. No i gdzie mogę przystanąć, co? Tam mogę podjechać się naprawić, to ja to zrobię, bo fajnie by było mieć traka funfelnówkę, a niestety miałem taką przygodę po drodze nieciekawą. I zresztą tutaj też przy okazji mogę się przespać przy dealerze ciężarówek. Niby dziwne miejsce, ale w sumie jak mają parking, to czemu nie? Więc wejdź mi tutaj. Pokaż mnie to kobieto, co ja mogę w tym serwisie zrobić? 1% kół. To ja mam funfelnówkę, to tylko 200 baksów. No myślałem, że bardziej ten trak jest uszkodzony, bo tam miałem bliskie spotkanie trzeciego stopnia z pewnym jegomościem w jeepie. If you know what I mean, chyba to pamiętacie, ale... ale jest okej. Dobra, wjedziemy tutaj. No i faktycznie sobie przystanę, prześpię się u tego dealera. Będzie dobrze. No, tak więc tego. To jest zresztą dealer Peterbilta, więc wszystko do siebie pasuje. Bo jakbym na przykład Peterbiltem stanął u dealera Kenwortha, no to byłby konflikt interesów, ale tak to u siebie staje. Sami swoi, można powiedzieć. Dobra, odpalimy mojego potworka. Może nawet podciągnę tą oś do góry, dlatego że to nie jest jednak taki ładunek, który tego wymaga, żebym na wszystkich osiach jechał. To jest w miarę łatwa taka przyczepa, no nie za ciężka, prawda? 30 ton, 34, spokojnie to można rozłożyć na 3 osie. Więc tamtą dźwigniemy. Zobaczymy, czy będzie to miało jakiekolwiek przełożenie na skrętność. Delikatne przełożenie powinno mieć, ale czy to będzie dostrzegalne? No ciężko mi powiedzieć, czy ja to widzę, że jest skrętniejsza, czy nie. Ogólnie do zbyt zwrotnych ta ciężarówka niestety nie należy, z uwagi na jej długość. Ale co zrobić? Kolejnego behemota do transportu super ciężkiego, jakiego stworzę, bo też planuję właśnie T800 zrobić, czteroosiową, taką potężną, ale będzie już nieco krótsza w sobie, więc będzie się nią troszeczkę łatwiej manewrowało. Póki co, no mam jak mam i muszę tego śledziucha zjeździć i się z tym oswoić. A gdzie ja mam teraz wjazd na stację benzynową? Zaraz. Tu nie ma stacji benzynowej. Czemu mi się wydawało, że tutaj jest stacja? Nie ma tu żadnej stacji benzynowej. Z jakiegoś powodu myślałem, że tu jest. Nie wiem czemu. No nic, to jedziemy dalej w takim razie. Chociaż będę musiał zatankować niebawem. Coś tu zresztą mi się lampka świeci na czerwono. A nie wiem, już się zgasiła. Dziwne trochę. Nie wiem, co to było w ogóle. Tak czy inaczej, ludziska... wachy jeszcze trochę mam, więc nie muszę już teraz tankować. No ale fajnie by było mieć więcej, nie? Nie musiałeś stawać, przecież bym cię nie staranował, chłopie. I teraz muszę odbić z powrotem na trasę, czyli muszę jechać na lewo, na górę, na estakadę i potem estakadą odbić też na lewo. Czyli jedziemy. No i kontynuując ludziska. Ludzie
rządy poszczególnych regionów różnie sobie wielorako radzą z negatywnym wpływem, może znowu włączymy taką kamerę, z negatywnym wpływem elektrowni węglowych, a i przy okazji samych bardzo często połączonych z tymi elektrowniami kopalni odkrywkowych. Znaczy tutaj ogólnie chodzi o negatywny wpływ kopalni odkrywkowych, bo nie tylko o węgiel chodzi, tak? Ale w przypadku kopalni węglowych, odkrywkowych, no to bardzo często ta elektrownia zaraz przy nich jest tak naprawdę lokalizowana. I bardzo często różnie wielorako sobie radzą władze lokalne z kopalniami odkrywkowymi. Najczęściej niestety jest tak jak na Alasce, to znaczy jeżeli gdzieś kopiemy, no to kopiemy. Bardzo często w przypadku Ameryki na przykład bywa tak, że oni rafinują ropę naftową z piasku. To jest po prostu tak, że czyszczą ten piasek, a potem brudną wodę niestety z tej rafinacji wpuszczają do sztucznych zbiorników wodnych, które sami tworzą. To bardzo szkodzi klimatowi. No i za sobą zostawiają taką smutną równinę, żeby nie powiedzieć po prostu księżycowy krajobraz, prawda? To jest bardzo negatywne. Żeby uniknąć czegoś takiego, że zostawimy za sobą księżycowy krajobraz, po prostu wielką dziurę w ziemi, no to władze stanu Wyoming się wycwaniły i doszły do wniosku, że dobra, my wyrazimy zgodę na wydobycie odkrywkową metodą węgla, który się u nas znajduje, ale na naszych warunkach. Czyli musicie rekultywować na bieżąco teren, który niszczycie. Bo bardzo często tak bywa, że teoretycznie na Alasce też tak często bywa. Zresztą w Polsce no też to nie jest specjalnie odbieżne od reguły, że niby te wielkie korporacje się obligują, że będą tak robiły, czyli potężne spółki giełdowe tych kopalni odkrywkowych obligują się, że tak, dobra, no teraz wydobywamy u was ten węgiel albo ropę, albo nie wiem, cokolwiek, rudę żelaza, no dobra, wydobywamy. Niszczymy ten krajobraz, ale spokojna rozsobrana, wy się w ogóle nie przejmujcie tym, panowie, dlatego że władze lokalne mogą spać spokojnie, iż gdyż, aczkolwiek, ponieważ, bo jak stąd wyjdziemy, ło, to panie, złote tarasy po prostu, złote dywany, co my tutaj nie zrobimy z tą ziemią, wszystko odbudujemy, wszystko zrekultywujemy, nawieziemy urodzajnego gruntu pod tą kopalnię, i ogólnie będzie przepięknie, las posadzimy, wszystko bierzemy na klatę, to będzie naszym kosztem funkcjonowania. My to sobie odpiszemy od podatku, dlatego że to będzie nasz przyszły koszt, który już zostanie uwzględniony w funkcjonowaniu zakładu. Tyle tylko, że to bardzo często te obietnice to jest pis na wodę fotomontaż. Dlatego że dyrektorzy tych wielkich zakładów to obiecują, ale dyrektor to jest tylko zarządca. Dyrektor nie bierze odpowiedzialności za to, co się będzie działo w przyszłości na terenie zakładu. Dyrektor nie może za to być pociągnięty do odpowiedzialności. On jest tylko zatrudniony na etacie. Można go co najwyżej zwolnić. Natomiast bardzo często, zresztą no, najczęściej tak jest, no, 80% takich przypadków, kiedy kopalnia obiecuje, że potem teren zrekultywuje, no to nie dotrzymuje słowa. Z uwagi na to, że okej, oni to obiecali, ale obiecają to teraz, kiedy mają wielkie dochody. A w przyszłości, jak już będą mieli małe dochody, jak już wielki zakład, który jest tak naprawdę jakąś spółką giełdową, który ma swój zarząd i tak dalej, więc wiecie, jak wiele osób ponosi odpowiedzialność. Gdyby to była prywatna firma, to właściciela można pociągnąć do odpowiedzialności. Ale tutaj macie zarząd spółki, macie dyrektora spółki, zastępcę prezesa i tak dalej, jakichś tam kierowników, więc kogo pociągniecie do tej odpowiedzialności? Wszyscy są zatrudnieni na etacie. Więc no, odpowiedzialność zbiorowa, czyli tak naprawdę brak odpowiedzialności. I najczęściej jest tak, że w momencie, kiedy już spółka górnicza plajtuje, bo no, złoże się po prostu wyeksploatowało, tyle dochodu, ile mieliśmy, to mieliśmy, każdy akcjonariusz swoje pobrał, teraz będziemy już zamykać działalność i wtedy, kiedy wypadałoby rzeczywiście zacząć te tereny rekultywować, sadzić te lasy, nawozić tą glebę, żeby tam rzeczywiście nie był klasyczny księżycowy krajobraz, żebyśmy mogli się pochwalić tym, poszczycić, że faktycznie zostawiliśmy za sobą coś pięknego, no to ogłaszamy upadłość. Tyle. W dupieś był, gówno widział. No tak naprawdę nic nie możesz dalej zrobić, tak? Koniec tematu. Upadłość ogłoszona, koniec tematu. Koniec jakiejkolwiek polemiki, dlatego że jeżeli jest upadłość, to już nie ma tego zakładu, już nie ma kogo pociągać do odpowiedzialności. Jakakolwiek rozmowa się skończyła. Tak najczęściej to wygląda. Dlatego też, żeby tak nie było, no to lokalne władze kombinują. Bardzo często na świecie, w Polsce zresztą tak samo, bywa, że jeżeli jest jakaś wielka kopalnia odkrywkowa,
żeby nie było wielkich kosztów rekultywacji potem terenu dla właściciela tej kopalni, no to ta kopalnia jest zalewana. To jest bardzo częsty przykład zarówno z perspektywy świata, jak i perspektywy Polski. Największa kopalnia odkrywkowa Polski, czyli Bełchatów, też są tam takie plany, że jak się wyeksploatuje złoże, to oni to w tym momencie zaleją i utworzą sobie tereny typowo rekreacyjne, nieopodal gminy Kleszczów, prawda? Najbogatszej obecnej gminy w Polsce. W przyszłości to też będzie najbogatsza gmina w Polsce, bo kopalnia po prostu przeniesie się delikatnie dalej. Elektrownia w Bełchatowie dalej będzie funkcjonowała i dostarczała ekstremalnych dochodów w gminie, z uwagi na to, że po prostu tam powstanie, teoretycznie elektrownia w Bełchatowie zostanie zamknięta, ale infrastruktura, która tam istnieje, jest taki projekt rządu, że zostanie zaimplementowana po to, żeby tam wybudować bloki energetyczne elektrowni atomowej. Tyle tylko, że elektrownia atomowa potrzebuje dużo wody. Wiecie, para wodna i tak dalej. Przez turbiny musi mieć co przepuszczać. A tam rzeka akurat jest. No i super, i wszystko się spina w jedną spójną całość, to znaczy... ta kopalnia, która tam obecnie jest i która tak ogromne dochody gminie Kleszczów za szkody w środowisku wypłaca. No gmina Kleszczów, najbogatsza gmina kraju polskiego. Dzieci, które tam mieszkają, tam naprawdę już nie można się osiedlić, bo wszystkie tereny gminy Kleszczów zostały wykupione przez gminę Kleszczów, żeby jakieś pospólstwo się nie sprowadzało. Wszyscy obywatele tej gminy są bardzo bogaci, tam się w ogóle nie płaci za prąd, za wodę, za gaz, wszystko jest za darmo. Nie płaci się za żadne wczasy dla dzieci, wszystko jest za darmo. Gmina jest tak potwornie, obrzydliwie bogata, że wszystko rekompensuje. Opieka zdrowotna jest za darmo, tylko taka porządna, prywatna, nie NFZ. Więc no, naprawdę fajne klimaty, każdy by tam chciał mieszkać, dlatego już każdy tam mieszkać nie może, bo po prostu gmina sobie wykupiła te wszystkie tereny, które do niej przynależą, no i się tam pławią w swoim sosie super bogatych ludzi, prawda? Jest super fajnie, super wielkie bogactwo, w przyszłości również będzie super wielkie bogactwo, bo w zamian elektrowni bełchatowskiej powstanie po prostu elektrownia atomowa, która będzie dostarczała równie wielkie dochody gminie. A z kolei te tereny, które teraz być może specjalnie ciekawie nie wyglądają, bo jest największa kopalnia odkrywkowa właśnie tam, czyli kopalnia w Bełchatowie, to zostanie zalane wodą, no i będziemy mieli ogromny zbiornik wodny, typowo czysto rekreacyjny, więc również bogate działki, kurorty wczasowe tam będą, jacht, kluby i tak dalej, no coś pięknego, nie? Podobnie było na przykład w Dąbrowie Górniczej. W Dąbrowie Górniczej była kopalnia odkrywkowa piasku, wyobraźcie sobie, bardzo też potężny zakład. No i w pewnym momencie uznano, że już nie opłaca się go dalej prowadzić w rozwoju, bo dawniej no to było pełno kopalni czynnych wokół, więc wiecie, zamulało się tunele kopalniane, czyli był wielki rynek zbytu na ten piasek, teraz już takiego rynku zbytu nie ma, ceny piasku też już takie ciekawe nie są, więc zamknęli ową kopalnię. I co zrobili? No gmina wpadła na ten sam pomysł. Prezydent miasta po prostu postulował, żeby to zalać, no i tak też zostało uczynione. Kopalnia została zalana, powstał ogromny zbiornik wodny Pogoria 4, zbiornik o charakterze czysto rekreacyjnym, ścieżki rowerowe wokół, więc jeżeli ktoś wiedział, że do tego typu zmian dojdzie, jeżeli ktoś miał cynk od Urzędu Miasta wcześniej, no to na tej zmianie dorobił się jawnych milionów, o ile nie dziesiątek, albo nawet setek milionów złotych. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy tam jeszcze była kopalnia odkrywkowa i nikt za bardzo nie wiedział, co tam w przyszłości będzie z tymi terenami, no to były tereny, które można było kupić za grosze wokół tej kopalni. No bo kto chce mieszkać przy kopalni, nie? To naprawdę były działki za grosze sprzedawane. Natomiast, no rzecz jasna, te działki wykupywały osoby, które wiedziały, co tam potem będzie. Jak już kopalnię zalano i powstał zbiornik rekreacyjny, zaczęli się tam sprowadzać bardzo bogaci ludzie, to są obrzeża metropolii, zresztą sama Dąbrowa Górnicza też małym miastem nie jest. No i takie bardzo fajne tereny się tam teraz zrobiły. Tereny czysto rekreacyjne, zieleń, piękny zbiornik wodny, dużo lasów wokół, pól, no super, żyć nie umierać, się tam tylko osiedlać. No i co? No i bardzo szybko te tereny teraz są sprzedawane za niepotyczne kwoty, po prostu za jawne miliony. Teraz tam są najdroższe działki w całej gminie, no i budują się tam takie wille, że no naprawdę myślę, że najbogatsi miliarderzy by się nie powstydzili. Więc nic, tylko mieć cynk i się rozwijać, prawda? Gdyby człowiek wiedział, to sam nawet mógłby na tym skorzystać. No ale skąd mógł wiedzieć taki zwykły, przeciętny zjadacz chleba? No niestety nie mógł wiedzieć, to tylko dla tych, co są bliżej władzy. Mogli dostać cynk, no i rzeczywiście się w ten sposób rozwijać. Tak czy inaczej, ludziska, co chciałem przedłożyć. W przypadku elektrowni... Kurde, czemu ja cały czas mówię elektrowni? Chodzi mi o kopalnię. W przypadku kopalni odkrywkowych, największej kopalni odkrywkowej
węgla na świecie, czyli właśnie tej na terenie stanu Wyoming posadowionej. Czekajcie, mam rozjazd. Jak teraz jechać? Chyba cały czas prosto, nie? Mi się wydaje. Chyba tak. Tak, bo tam jest zjazd na miasto, to nieważne. W przypadku kopalni odkrywkowej w stanie Wyoming, ona się nazywała, zdaje się, North Antelope Rochelle Mine, chyba taka to nazwa była. Pewnie przekarykaturyzowałem tą nazwę, bo z tymi obcymi językami to u mnie troszeczkę na bakier jest, ale jakoś tak się to nazywa. Największa kopalnia odkrywkowa węgla na świecie. I tam ludziska, władze wpadły na nieco inny pomysł. To znaczy nie tyle, że jak zakończycie działalność, to będziemy zalewać teren kopalni i udamy, że tam po prostu jest zbiornik wodny, bo też nie zawsze i wszędzie się da coś takiego zrobić. Żebyście zalali taką kopalnię odkrywkową, to gdzieś nieopodal musicie mieć rzekę. Nie przekopiecie na przykład koryta rzeki przez 100 km, żeby podprowadzić pod kopalnię. To było nieopłacalne, nie? Więc trzeba tą rzekę gdzieś nieopodal mieć. I tam ludzie wpadli na ten pomysł, urzędnicy wpadli na pomysł, że wyrażą zgodę na wydobycie, ale tylko i wyłącznie pod tym warunkiem, że władze kopalni będą na bieżąco rekultywowały te tereny. Żeby nie dopuścić do tego, że znowu potem, wiecie, wykopią sobie co tam wykopią, potem ogłoszą upadłość, no i szukaj wiatru w polu, prawda? No i tak też właśnie jest. I wyobraźcie sobie, że to jest taka nietypowa kopalnia, gdzie ona przybrała miano takiej dżdżownicy. To znaczy z nieba ona delikatnie wygląda jak taki sznur, taki potężny robak, który wije się po okolicy, dlatego że są potężne koparki zgarniakowe, które kopią z przodu, zbierają ten nadkład ziemi, następnie wykopują złoże węgla i zasypują dziurę za sobą. Te maszyny są tak potwornie wielkie, że one się nawet nie muszą przemieszczać. Po prostu stoją w miejscu, kopią z przodu, odwracają się za swoje plecy i zasypują z tyłu. I dlatego, jako że to jest na bieżąco dziura, która jest zasypywana cały czas, no to ona ma taki charakterystyczny wygląd, nietypowy, jak przystało na kopalnię czysto odkrywkową. Kurde, ja bym chciał tylko zobaczyć jedną rzecz. Czy daleko mam do tego punktu zbycia towaru, czy nie? Bo już prawdę mówiąc, cały czas mi majaczy gdzieś tam na horyzoncie, ale to mi majaczy już od początku odcinka. A nie wiem, ile ten odcinek też będzie trwał. Z pewnością będzie odcinkiem długim. Wow, ale tutaj ciekawe prerie. Zobaczcie, jakie pola, też elektrownie wiatrowe są gdzieś tam dalej. Fajnie to wygląda. No, zaczyna być coraz bardziej sucho, wyjechałem z takich terenów nieco bardziej zalesionych, powiedzmy bardziej zielonych. Ktoś tutaj nawet pola opryskuje, zobaczcie, jakiś dwupłatowiec sobie tam lata. Zdecydowanie opryskuje pole. No i co, no wyjechałem z takich bardziej urodzajnych obszarów, ale będę teraz stopniowo dojeżdżał do coraz bardziej pustynnych rejonów. No bo z tego co wiemy, już znajduję się na terenie Kalifornii. No i im dalej na południe w tej Kalifornii, to już będzie tylko coraz suszej i coraz więcej piachu, coraz mniej zwykłej urodzajnej gleby. Tylko właśnie chciałem to jeszcze sprawdzić, ile drogi przede mną zostało. To jest dla mnie taka najważniejsza informacja. Natomiast, no cóż, można jeszcze zachodzić w głowę z perspektywy tych moich wywodów, co jest bardziej opłacalne dla ludności lokalnej. Czy rzeczywiście bardziej opłacalna jest kopalnia odkrywkowa i czy ona bardziej szkodzi, czy też kopalnia głębinowa. Bo z jednej strony kopalnia odkrywkowa, no to ją widać, tak? Jeżeli jej nie będziemy w stanie zalać, to nawet jeżeli byśmy tam las posadzili, ten las będzie słabo rósł, no bo tak jak mówię, najbardziej urodzajne gleby to są przewertowane na spód, nie? I to tak naprawdę jałowa pustynia zostaje. Hałdy nam zostają. No, nie za szczęśliwie to wygląda. Teren, na którym, no, on teoretycznie się sam odbuduje, ale to wielu, wielu dziesiątek lat będzie potrzeba, żeby ten teren sam się był w stanie zrekultywować, prawda? I to wszystko widać, no potężna dziura w ziemi wam zostanie. Bardzo często jeszcze jakieś zabudowania kopalniane zostaną, maszyny i tak dalej. Na przykład w momencie, kiedy zalewano tą kopalnię w Dąbrowie Górniczej, wyobraźcie sobie, że nawet nie zgarniano tych maszyn stamtąd. Tam też były takie potężne koparki czerpakowe. Ogromne, niczym całe miasto, takie wielkie, stalowe behemoty, aż po horyzont. Na ogromnych wysięgnikach, które ten piasek wydobywały, od razu tam była linia kolejowa i od razu to na pociągi było taśmociągami ładowane. I te maszyny tam zostały zatopione. Nikt ich nie zabierał stamtąd. Co jest takim ciekawe, bo wydawałoby się, że jak to było ze stali, no to się opłaca choćby na złom to wziąć. Ale jednak nie. To jest tak samo jak w przypadku okrętów. Bardzo często statki są rzeczywiście rozbierane i potem pozyskuje się z nich nieco bardziej wartościowe rzeczy. Przecina się je na plażach i tak naprawdę potem na przetop idą. Ale to najczęściej w Indiach, w krajach trzeciego świata, bo to od razu ropa nam z tego powstaje, zanieczyszczenia. No ta plaża potem taka ładna nie jest, nie? Więc najczęściej to w krajach trzeciego świata jest robione, bardzo często w Azji, no i przede wszystkim Indie królują pod tym względem. Tam są takie całe plaże ciągnące się. Gdybyście spojrzeli na zdjęcie satelitarne, potraficie mieć
Oj. Czy ja muszę zjechać? Nie, nie muszę. No to jak nie muszę, to nie zjeżdżam. Wow, zaraz, stop, 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 halt. Alarm w telefonie mi przeszkodził. Dobra, skoro już i tak wyszedłem do menu, to zobaczę, jak daleko mam punkt zbycia. No, tak se daleko. No, umiarkowanie, ale jednak trochę drogi jeszcze za mną. Trochę drogi za mną jest i sporo drogi przede mną jest. I potem zjeżdżam, jak dojadę do Stockstone, Tokotokotone, to wtedy na lewo odbijam. Na stanową 99. No i dobrze wiedzieć. Chociaż prawdę mówiąc, mógłbym dalej jechać tędy i odbić dopiero tutaj. I wtedy bym zobaczył drogę, której do tej pory nie przemierzałem, więc mogę minąć Stockstone, Tokotokotone i potem odbić tu. I tak bym właśnie spróbował. Wtedy zobaczę drogę, odkryję nową trasę po prostu. O to mi chodzi. No. Tak czy inaczej, kontynuując ludziska, tak to z tym wszystkim jest, że no, jeżeli byście spojrzeli na zdjęcia satelitarne, to ta brudna, taka pokryta ropą i rdzą z okrętów i statków plaża, na której rozbierane są właśnie statki z całego świata, ale nie, statki z całego świata w Indiach, ciągnie się praktycznie setkami kilometrów. To jest nieprawdopodobne, jak potrafiliśmy zaśmiecić tamte obszary świata, więc to również bardzo paskudnie wygląda, no ale mamy też takie obszary, też warto o tym wspomnieć i warto o tym wiedzieć i pamiętać, nie? Natomiast w przypadku wielu statków nawet wychodzimy z założenia, że nie opłaca się tego znowu na przetop dawać do hut, bo to trzeba ciąć, trzeba roboczo godziny na to poświęcić. Do pieca chłodniczego też ten wsad musi być ładnie przycięty, bo wszystkiego tam nie wrzucimy, nie? Więc bardzo często się tak robi, że tylko ograbia się bryłę statku albo okrętu z co bardziej wartościowych kruszców, załóżmy tam z miedzi, ze srebra, ze złota, z tytanu i innych takich wartościowych rzeczy, a samą stal to się potem już pal licho. Nawet nie tnie się tego, tylko takie stalowe korpusy się zatapia, żeby tworzyć sztuczne rafy koralowe. I też wychodzimy z takiego założenia, że to jest działanie w zgodzie z naturą, no bo odbudujemy w ten sposób rafę koralową. Teoretycznie jakaś tam zasadność takich słów może zostać przez nas odnaleziona, no ale mimo wszystko, no jest to cały czas statek, tak? To nie jest rafa koralowa, tylko statek, który potem zostanie obrośnięty czymś, ale cały czas będzie statkiem, prawda? Czymś antropogenicznym, egzogenicznym. Tak czy inaczej, w przypadku maszyn bardzo często bywa podobnie. No, ludzie w Dąbrowie Górniczej, którzy odpowiadali za całą tą inwestycję, wyszli z założenia, że nie opłaca się tego ciąć i po prostu zatopili te wszystkie maszyny na miejscu, więc no, to też jest takie nie do końca idące w zgodzie z ochroną środowiska, prawda? Dobra, chyba już dojeżdżam do tego miasta. Nie, to jeszcze nie jest to miasto, to jeszcze dalej. No dobra. Tak czy inaczej, ja jeszcze pamiętam te czasy, jak z ojcem żeśmy tam jeździli w okolicy tej potężnej kopalni. No w tamtych czasach to jeszcze była kopalnia odkrywkowa, to były lata 90. Ja byłem bardzo... Oj, trzeba zwolnić. Oj, trzeba zwolnić, wąska, kręta droga. Tak się nieprzyjemnie zaczęło robić w pewnym momencie. Dziadu, ja tam się muszę wbić na twój pas. Humerem, żeś se podjechał. Młotkiem, ty młocie, ty. No i kontynuując ludziska, tak to właśnie jest. Ja pamiętam, jak w latach 90. jeszcze po terenie tej kopalni żeśmy chodzili, no bo ciężko jest ogrodzić teren kopalni odkrywkowej. Najczęściej to jest takie, że teoretycznie jak cię ktoś tam złapie, no to raczej nie powinieneś tam być. Ale wejdź sobie tam, bo już na lajcie bez problemów. I też żeśmy chodzili jako dzieci po tym obszarze. No i śmiesznie to wyglądało, ja to pamiętam właśnie z czasów dzieciństwa, mam takie przebłyski, że właśnie pamiętam te ogromne, takie behemocie, niczym całe dzielnice miast, niczym takie ogromne wjeżdżowce, te maszyny czerpakowe, te koparki, które wydobywały ten piasek, wijące się wokół torowiska pociągów, które pod ten piasek właśnie podjeżdżały, żeby ładować to pod taśmociągiem. No i przy okazji taką Saharę. Ja to odbierałem jako taką Saharę, czyli no dla dziecka to było fajne, że taki piasek aż po horyzont i nic poza tym, nie? Śmiesznie to wyglądało, taka plaża po prostu, można powiedzieć. Nawet tam woda była, bo jakieś tam strumyczki były, zresztą nieopodal przepływała też rzeka, no bo właśnie potem jak podjęto decyzję o tym, żeby zalać obszar tej kopalni, no to po prostu przekopano się z naturalnego koryta rzeki, z tego co pamiętam Czarna Przemsza tam płynęła, i po prostu wpuszczono tą rzekę do tej kopalni i to tak sobie ta rzeka zalewała ten potężny obszar przez... Mandę zapłaciłem. To jakaś łajza policyjna chyba za mną jest, tak?
Chyba tak. Mi się wydaje, że gdzieś tam prosiacz musi być. No nic, to muszę zwolnić w takim razie. Dziadzisko jedno wredne, no. Jeżeli tam rzeczywiście jest policjant, to dla mnie by było najlepiej, aby mnie po prostu wyprzedził, albo ja bym się od niego odbił i on zostanie w tyle, a ja pojadę dalej. Także cały czas mandatów od niego nie dostawać, bo to by było groteską. Więc postaram się nie za szybko, ale mimo wszystko wybić naprzód, żeby ta łajza mi nie dawała mandatów cały czas. No i powoli też muszę wypatrywać skrętu na prawo, bo będzie trzeba już zjeżdżać, się kierować w miejsce punktu zbycia tego towaru. Dobra, panie kolego szoferaku, ja się wbiję tutaj i już mam nadzieję, że jestem poza obrębem funkcjonowania tamtego łajzacza policjanta. Ciekaw jestem, która godzina, bo tak troszeczkę zachodzące słońce, powiedziałbym, że... No nie wiem, która to może być, 16, 17? Czy ja już tutaj mam odbijać? Nie wiem, prawdę mówiąc, zjadę na pobocze i się przekonam. Zobaczymy. Gdzie Jorzech jest i dokąd mam jechać? Jorzech jest tutaj. Aha, czyli jeszcze mogę to podciągnąć do kolejnego zjazdu. Teraz się wbiję na tamtą autostradę. Jak będę miał zjazd na lewo, no to wtedy odbijamy na lewo. Dobra. Co prawda odcinek jest już dosyć długi, ale no planuję ten materiał naprawdę dowieść do końca na tym klipie, bo... A to nie był policjant. No to ja nie wiem, skąd ja ten mandat dostałem. Kto mi go dał? Dziwne. Nie wiem. Naprawdę zagadkowa sytuacja, ale never mind, nieważne. Ważne, że mandat dostałem i ważne, że i tak sobie nieźle zarobię na tym kursie i to mnie tak naprawdę podnieca. Zresztą, nawet jeżeli, ja już myślę, tak mi się wydaje, że już mam tylu kierowców pod swoją komendą, bo tak naprawdę na Kenworthie K100, na Peterbilcie, na Volvo WNL i jeszcze na Kenworthie W900 to był chyba? Tak, pamiętam chyba tak. Więc 1, 2, 3, 4. Na czterech maszynach już mam kierowców. Więc mi się wydaje, że nawet jeżeli ja bym już kursów nie robił, tylko po prostu jeździł po mapie i sobie spał, to i tak już będę wychodził na plus, będę zarabiał. Dlatego, że ale nagle pustynia, zobaczcie. Ale się krajobraz zmienił. Ciekawie to wygląda. Chwilę tak pojadę. Intrygująco. 100% pustynia nagle, nie? Ciekawe. No i kontynuując ludziska, włączę może... muszę się wbić na ten pas. Czekaj. Dobra. Trochę przyhamuję, bo tam widzę pewien zator na tej drodze. No zaczyna być noc. To mnie nie cieszy, bo będę musiał parkować po ćmoku niestety. Ale co zrobić? Się nie ma co się lubi, to się ma Janusza, nie? No, tak czy inaczej, wydaje mi się, że jak mam pod swoją komendą czterech kierowców, to ja już chyba na samych nich tyle zarabiam, że jakbym sam nie zarabiał, to będę wychodził na plus i jakoś się z tych kredytów będę odgrzebywał. No mam cztery kredyty, to jest powiedzmy rata kredytu dzienna rzędu 7000 baksów, to myślę, że ci wszyscy kierowcy więcej zarabiają dla mnie. Szmalu, tak mi się wydaje. No ale i tak wielkie koszty przede mną są, więc muszę jeszcze sam też zarabiać, dlatego że po pierwsze muszę spłacić kredyty za tego traka, a po drugie muszę zarobić sobie na tyle dużo hajsu, żeby kupić kolejną maszynę, jak mi się ta znudzi. No i kolejny garaż. Bo przecież mój obecny garaż na terenie stanu Utah, to ja już rozbudowałem na maksa. I jeżeli teraz będę chciał kupić kolejnego traka, no to już muszę kupić następną parcelę i następny garaż. A to taki hopsiup nie będzie, bo trochę takie rzeczy kosztują. No myślę, że ze 180 tysięcy baksów na to trzeba będzie wydać. Jak nic, jeżeli nie więcej. Więc no cóż. No Janusz. Dobra, tutaj teraz zaraz odbiję, zaraz teraz w tym momencie nawet. Tak bym to widział, przyhamuj grzechu, bo tutaj inne prędkości są. Fresno, nie. Ja nie do Santa Cruz, ja się chcę kierować bardziej w tą stronę, czyli na lewo. Proszę bardzo. Ciekaw jestem, czy zdążę zaparkować tym ładunkiem, zanim mnie złapie noc, czy nie zdążę. Taki to mam znak zapytania teraz w głowie. Na raz się przekonamy.
ale maszynka wygląda ciekawie. Te trzy osie przede wszystkim i taki wygląd, taki design zakapiora, że to wszystko takie na czarno jest. Podoba mi się, naprawdę ładny track mi wyszedł. I to oświetlenie, że tyle tych lampek też jest fajne. Dobra, ludziska, czyli podjeżdżamy już naprawdę niedaleko ode mnie. O, jakiś kanał tu jest w ogóle, zobaczcie. Widać taki typowo sztuczny, rękami ludzkimi wykopany. Już nawet nie ględzę o ciekawostkach, bo już zaraz mam punkt zbycia towaru, więc po prostu zdam tą naczepę i będziemy się żegnać. A w przyszłości, myślę, na kolejnych materiałach to bardziej się zobaczymy, jak będę bliżej tych nowych stanów, czyli bliżej... No nie mówię, że Wyoming, ale na przykład gdzieś tam bardziej pod Colorado. Może bym sobie tam przejechał, no bo korci mnie, żeby te wielkie równiny zobaczyć wreszcie, nie? Tak o nich ględzę, a do tej pory cały czas do tych żyznych wielkich równin nie dojechałem, więc to jest takie trochę z dupy. Chociaż powiem wam szczerze, tak narzekałem, jak byłem na terenie Nowego Meksyku, że te starsze stany wyglądają już nieciekawie w tej grze, ale cofam to, co powiedziałem, cały czas są ładne. Teraz jedziemy po Kalifornii, to jest pierwszy stan w tytule, bo przecież w dacie premiery w grze była Kalifornia, Nevada i Arizona, z tego co pamiętam. I kurde, no ładna ta Kalifornia jest, naprawdę fajnie wygląda. Oczywiście te stany już były delikatnie przemodelowane, bo tam były niektóre drogi w nich dodawane, była mapa przeskalowywana, ale mimo wszystko naprawdę ładnie to wszystko się prezentuje. Fajnie tak po tych wsiach jechać, mijać po swojej drodze te wszystkie takie zabudowania, pola i tak dalej. Ładnie, ładnie. Dobra, no ładnie, ładnie, tylko gdzie ja mam zostawić tą cysternę z tym propanem? Oj, dużo zapalniczek Klippo będą z tego mieli. Dużo zapalniczek jak nic, chociaż nie, czekajcie, te zapalniczki są na ropę, nie na gaz przecież. Chociaż zapalniczki na gaz też się zdarzają, zresztą większość jest zapalniczek na gaz, ale Klippo to akurat Zippo. Nie wiem, jak to się powinno wymawiać, może Zippo, nie wiem. Tak czy inaczej, Zippo akurat są na ropę. Tam się macza taki sznureczek. Uuu, jedziemy do rafinerii. Zobaczcie, tu jest potężny zakład przemysłowy. Czyli nawet klimatyczny punkt zbycia będzie tego towaru. Fajnie, fajnie, chociaż ciekawy jestem, czy będę miał tam dostatecznie dużo miejsca na manewrowanie. Galon, no właśnie, zakład typowo przemysłowy, rafineryjny. Będą tam sobie rafinować ten gaz. Albo zużywać, nie wiem, może to jest jakaś elektrownia, ale bardziej mi na rafinerię wygląda. Dobra, i dokąd ja mam jechać? Oj, tyłem będzie trzeba parkować, już to widzę, bo już mniej więcej się orientuję, gdzie mi każą wjechać. Tylko w jaki sposób... O kurde, naprawdę? Szlak, będzie ciężko. I to naprawdę ciężko, nie spodziewałem się czegoś takiego, ale to naprawdę czeka mnie nie lada przeprawa z tym ładunkiem, bo... Wbić się w taki róg, w taki sposób, no to to naprawdę będzie wyczyn. Ludziska, no niełatwe parkowanie. Wydawało mi się, że będzie łatwe, no bo rafineria to się kojarzy z wielkimi parkingami, potężnymi przestrzeniami, no to nie jest jakiś prywatny plac budowy, nie? Tak jak kiedyś musiałem z koparką wjechać przy miejscu budowy drogi i też się trzeba było w ruchu ulicznym jeszcze wbić tyłem w taki niewielki obszar, no a tutaj jednak się okazuje, że wcale łatwo nie będzie. Kurde mać, no. To naprawdę będzie ciężkie parkowanie, więc nie wiem, ile mi ono zajmie, ale no trzeba teraz spiąć poślady i rzeczywiście się nieźle postarać, bo przeprawa czeka mnie ciężka. Dobra, odbijemy teraz tu. No i będę łamał ten zestaw, ale jeszcze nie teraz. Chciałem tam dojechać do końca i dopiero wtedy to złamię. O, tak powiedziałbym, mniej więcej teraz bym zaczął ten skład łamać. Dobrze? No chyba w miarę. Myślę, że dobrze to idzie. A mi się wydaje, że powinno być w porządku. Ale wyjdziemy, zobaczymy. Jak to idzie? No idzie sobie, no idzie. Powolnymi krokami, ale idzie. Okej, teraz 100% skupienia. Widzicie, rozumicie, o co chodzi. Oj, promień skrętu tego traka będzie dla mnie upierdliwy, już to widzę. Nie do końca łatwo się takim steruje, bo myślałem, że już będę w stanie się wyprostować dużo wcześniej. Się okazało, że nie do końca, ale nieważne. Już jestem w miarę, mam jakąś tam pozycję do tego, żeby zacząć zdawać ten ładunek.
No i teraz cofamy, no na wstecznym będę tam musiał wjechać, bo inaczej bym się nie wyrobił, żeby tam się odwrócić. Więc to wszystko na wstecznym trzeba zrobić, niestety. Ale tak jak mówię, no nikt nie mówił, że będzie letko, nie? I letko w istocie bynajmniej nie będzie. Myszko, nie utrudniaj mi! God damn it, co się rozłączasz? No, myszka mi umiera od jakiegoś czasu, niestety. Dobra. No co, no idzie ogólnie dobrze, tyle tylko, że... tam potem będzie ciężki wjazd. Mało miejsca będzie, żeby ją tam złamać i wpasować w ten OS. Że tak powiem. Typowo pod dystrybutor mi każą podjechać. O jakiś ichnik zbiornik, który tam akurat ma podejście. Tak naprawdę z autentyczną cysterną nie trzeba by było podjeżdżać aż tak na styk, z uwagi na to, że cysterny przecież są ładowane za pomocą węży, więc zawsze jakiś tam próg błędu, taki promil jest. No ale tutaj każą mi naprawdę w takie miejsce wjechać, no nie znoszące sprzeciwu, to znaczy nie mam za wiele pola do manewru, nie? Ani progu błędu za wielkiego tutaj nie ma. Dobra, jeszcze troszeczkę i zaczynamy to łamać w drugą. Myślę, że powinno być w miarę nieźle. Tylko, że też nie jestem go w stanie za mocno złamać, z uwagi na to, że mam dłuższy ciągnik siodłowy, więc ja tam już trzecią osią za niedługo ten beton zacznę haczyć. Tak czy nie? No widzicie, nie do końca mi to wyszło. Niby coś jest na rzeczy, ale no jeszcze nie do końca tak jak chciałem i potrzebowałem, że tak powiem. Odbijemy tak i teraz go mocno skręcimy. Dobra. Chyba jest w porządku. No. Jest dobrze, naprawdę. Może być. Czyli co? Odpinamy, wyłączamy, mamy, mamy to naszym pięknym lewiatanem Hadesem, dowieźliśmy pierwszy ładunek, można powiedzieć, że rozdziewiczyłem owego traka, dla Boga, nie mam bladego pojęcia czemu aż tyle poziomu dostałem, ale strasznie dużo mi dali, nie wiem czemu, czy to uznali, że takie trudne parkowanie było, czy po prostu dłuższy ładunek, nie wiem. Że trasa dłuższa, nie mam dla tego pojęcia, ale naprawdę było fajnie. Wynagrodzenie, 1400 km przejechałem, dla Boga. Premia za wprawę, poziom 46 tysięcy. Zarobiłem, naprawdę mi miło. Bardzo fajnie, mogę to w coś włożyć. No myślę, że w ładunki o wysokiej wartości albo delikatne ładunki, bo delikatnych ładunków też za specjalnie do tej pory nie rozwijałem. I zobaczmy, gdzie ją mam, jakiś punkt, co bym mógł sobie... się zakotwiczyć na noc, nie? Oakdale. Oakdale by było najbliżej. Tutaj musiała wjechać na prawo na autostradę i potem jeszcze raz na prawo. Dobra, tam sobie teraz podjadę. Oj, ten potwór, jego cielsko. O, Jesus, no fajne to naprawdę. Ma to swoją moc, ten gigant. Bardzo mi się podoba. Tak czy inaczej, raczej nie inaczej. Czyli teraz musimy odbić na prawo. Dokładnie. I teraz znowu na prawo. I za niedługo znowu na prawo. Teoretycznie to jest taki parking daleko od miasta, więc tam to za dużo nie będę miał ładunków, ale kto wie, czy do momentu, kiedy się znowu nie zobaczymy w grze, nie wejdzie w życie jakaś nowa aktualizacja. To niestety zawsze, kiedy tak się dzieje w tym tytule, to... no wiecie, co się dzieje, tak? Czyli znowu mnie przeteleportuje do stanu Utah, do mojego standardowego parkingu. Czy tam garażu. Więc po prostu zobaczymy. Jeżeli nie będzie aktualizacji i znowu się zobaczymy na kolejnym materiale tutaj, no to w tym momencie będę jakiś ładunek z tego miejsca prowadził. To znaczy postaram się rzeczywiście ładunek przetransportować. Jakiś taki wybrać, żeby był znowu ciekawy, znowu drogami, których do tej pory za bardzo nie przemierzaliśmy i znowu w kierunku, który nas interesuje, to znaczy po prostu w kierunku raczej Colorado, bym powiedział. Dobra. Teraz to już ciśniemy, ile fabryka dała, żadnego ładunku na plecach nie mam, to mogę. Chyba mam bardzo mało benzyny, słuchajcie. Ojoj. Ojoj, czekaj, weź mi tutaj. Czy jest tu gdzieś w okolicy jakaś stacja benzynowa? Nieładnie.
Słuchajcie, bardzo nieładnie. Kurde, no nie bardzo. A nie, jest! Dobra, super, tam, okej, wszystko pięknie, wszystko jest na miejscu. No to jazda. Jak to się cudownie złożyło, nie? Ktoś nade mną czuwa chyba w niebiesiech. Wpuścisz mnie, Jasiek? Czy nie bardzo? A, wpuściłeś mnie, dobra. Ładnie z twojej strony. No to ciśniemy. Ciśniemy tym moim potworkiem. Nie jest źle. Naprawdę powiedziałbym, że jest całkiem sympatycznie. Jeżeli chodzi o zmiany tego traka, myślę, że jednak nie będę tej deski rozdzielczej zmieniał z powrotem na drewnianą, bo już z drewnianą deską na tym Peterbilcie jeździłem. Co prawda troszeczkę inaczej ten trak wyglądał, no ale jeździłem, tak? Więc teraz pojeździmy sobie w takim wydaniu, tyle tylko, że zmieniłbym coś innego, mianowicie chyba kierownicę bym zmienił, bo jeżeli nie mam drewnianych obić ogólnie w szoferce, no to drewniane obicia na kierownicy troszeczkę się z tym gryzą, prawda? Troszeczkę to jest inna bajka, więc kierownicę może zmienię, ale to jeszcze nie dziś. To następnym razem jak się zobaczymy, a akurat bym był nieopodal jakiegoś tam warsztatu. Ciekaw jestem, ile jadę na godzinę. Oj, chyba szybko, ze 130 myślę jak nic. Może nawet szybciej. Może ze 130? Może ze 140? Jakoś tak. Dobra, gdzie ten zjazd teraz? Powinien być zjazd na prawo z autostrady. Muszę go wypatrywać. Już nawet coś widzę. No to zwolnijmy. Leć tym plusem, kurde. Stasiek, co ty to? Dobra. Oakdale, Oakland. Kiedyś tutaj już byłem, pamiętamy. To chyba z Oakland, wydaje mi się, że wyjeżdżałem z takiej farmy. Tam chyba jakieś te przewoziłem. Nie pamiętam, czy ser, czy krowy. Coś takiego. Kiedyś z takim ładunkiem tutaj jechałem. To zdecydowanie pamiętam. No. Ale akurat teraz to naprawdę jest dla mnie zbawieniem takie miejsce, gdzie mogę się przespać i przy okazji zatankować, bo już na rezerwę wjeżdżam z tego, co widzę. A to też niezbyt przyjemnie. Strasznie żarłoczny jest ten trak. Myślę, że po części to może być kwestia bardzo wielkiego silnika, po części to może być kwestia po prostu tego, że mam tyle osi. No to wiecie, to też jest większy opór dla gruntu i większe spalanie, ale no mimo wszystko bardzo dużo spala. To widzę, często będę musiał tankować, no ale chciało się mieć potwora, no to się ma. Taki to Hades mi wyszedł, no co zrobić, żarłoczny. Żarłoczny Hades! Dobra, wjedziemy tutaj. No tak, nie za wiele miejsca. Z wielkim ładunkiem to miałbym problem się tutaj zmieścić, ale wielkiego ładunku teraz nie mam. No i co? Zobaczmy, ile mi tutaj wejdzie litrów tak naprawdę do tego zbiornika. No zbiornik mały nie jest, słuchajcie. Ło kurde! Jezu! Gdzie to włazi w ogóle? Gdzie takie wielkie baki? 700 litrów? Chryste panie, to jest basen! No, naprawdę Hades, żarłok z ciebie, to muszę przyznać. Oj, żarłok, nie lada z ciebie. No nic, to dobra. Teraz tak, gdzie ja mam... Aha, tutaj zaraz obok jest ten parking, co na nim sobie mogę przystanąć, no to jedziemy w takim razie. Tutaj zaraz obok jest jego wjazd. Nic tam chyba nie jedzie. Że tutaj chyba, tak? Motel. Parking też niewielki. Z wielkim ładunkiem też mógłbym mieć problemy, ale nie mam żadnego ładunku, więc to akurat dla mnie żaden problem. Wyłącz mi to. Wyłącz mi to. I wyłącz to. I wyłącz wszystko. Och, przepiękna maszyna. Cudowna po prostu. Dobra, prześpij się, waszmość. Prześpimy się do dnia, mamy godzinę 9:00 w sam raz, żeby rozpocząć kolejną dumną, jakże epicką przygodę z owym tytułem. Jest poranek, czyli cały dzień przed nami, tyle tylko, że wiecie do czego zmierzam, no to nie dzisiaj, oczywiście, że to nie dzisiaj, bo na dzisiaj przygody już traktuję jako zakończoną. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie ode mnie to tyle, jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach, jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie o Patronite. No i co?
Rzecz jasna, mam nadzieję, że pobawimy się jeszcze tym trakiem w przyszłości, ale o tym, jakie ładunki i dokąd przewieziemy, przekonamy się dopiero na kolejnym materiale z owej serii. Zatem trzymta śródziska, jak coś to łapki, jak coś to link do Patronite'a w opisie. Cześć!